Red Legion want war. Give them war. Humanity never deserved power. I am God, and I alone am worthy. Witam Państwa bardzo serdecznie w 17 odcinku z gry Destiny 2. Co tu się kurwa dzieje? Zawiadaka. Kurde, jaki bydle. No ładuj. Dobra, coś nam tutaj wypadło. Up. Zlecenie ukończone. Tak przy okazji nam to zadanie wpadło, przyznam szczerze, bo w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną misją poboczną, głęboka konwersacja. Także zapraszam serdecznie, rozpoczynamy misję. Zalecana moc 90. Kapitanie, udało mi się namierzyć liczne skrytki z danymi. Zalogowałam też naszego przyjacielskiego duszka w systemie wroga. Weksowie będą myśleli, że jest jednym z nich. Może podzielą się z nim swymi sekretami. To się bardzo przyda. Spróbujmy się czegoś dowiedzieć. No, tu mamy skrytki w postaci takich kul. Zobaczmy to. Nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy? Wykonywanie krytki. Platformy zostały naładowane. To zabezpieczenie czy jakiś eksperyment? Trudno powiedzieć. Skanowanie skrytki numer 2, 100%. I tu jeszcze została nam jedna. O kurde. Ej, no bez jaj. Kurde. Już myślałem, że będziemy musieli w powietrzu aktywować to skanowanie. Tutaj jeszcze na tej planecie zostały nam, oprócz tej misji, jeszcze dwie poboczne. Macierz, login działa idealnie. Mam dostęp do licznych danych dotyczących ruchów flot kombinatu. Zawala się cieszy. Cieszę się, przyjacielski duszku. Oznaczam dodatkowe skrytki na mapie. Ale co to się dzieje? Cholera jasna. Co to kuźwa było? A tu mamy kolejną skrytkę, tak? Do przeskanowania. A znikły te, rzeczywiście. Generalnie gramy w Destiny 2 sezon 4. W tym momencie gracze mogą osiągnąć chyba 50 poziom. Skupmy się na zadaniu, bo to o to chodzi. Gdzie ta skrytka jest? Ja tam nie doskoczę w życiu. Ale tędy już tak. Jak mnie załatwili? Chyba, że ten... widzicie. To elektryczność mi kuźwa załatwia. No i wszystko od nowa. A
ale porażka. Co za misja? Co to ma być, kuźwa? Ja się pytam. Kuźwa mać. Chyba nas nakryli. Przecież myślą, że jesteś jednym z nich. O co zapytałeś? O nic. Po prostu chciałem wiedzieć, co robią na tej planecie. Uraziłem ich? No to pewnie, że ich uraziłem. Się wpieprzam w nie swoje. Czują się zagrożeni. No kuźwa, ładnie. W rdzeniach danych, które zostają po weksach, znajdują się odpowiedzi na moje pytania. Może próbują nawiązać kontakt z przyjacielskim duszkiem, a kapitan im w tym przeszkadza. Przepraszam, zaraz coś na to poradzę. No, skanujmy kolejną. Kto? Nie słuchają mnie. Próbują przekazać mi informacje o zastrzeżeniu Virgo i o tym, że jego algorytmy nie działają na Marsie prawidłowo. Jaki to w ogóle ma związek? Twierdzą, że brakuje ci perspektywy. Według ich sieci wysłali ci pomoc. Nie chcę ich pomocy. Ej, co to kurwa za misja? Wiem, czemu duch Ashera nie lubi mówić o swoim spotkaniu z Vexami. Ciągle każą mi wracać do domu. Te dane są zbyt cenne, by je zignorować. Na górze jest jeszcze jeden punkt dostępny. A to jest jakaś abstrakcja tutaj, to co wymyślili. Jeszcze nie było takiego odcinka, w którym kuźwa tak ginął. Musimy tutaj chyba na górę podjechać. Aż on złoń. Próbuję tam na górę wyskoczyć, ale bałem się, że może być problem. Oh shit. Tędy muszę przejść, dobra, kurde, sorry, wróć. Mój błąd. Przyjacielski duszku, mam złe wieści. Kolektyw wysłał kolejny umysł Vexu, by pomóc ci zlikwidować kapitana. Każ im przestać.
przepraszam. Nie mam takiej możliwości, ale Vexowie chyba cię polubili. Kurde, pieczone. O matka, jak nie urok to sraczka. Dobra, gdzie nas to przyniosło? Oh shit. Ja nie chcę tutaj, Wszystko od nowa. Za dużo się tu dzieje, kuźwa, na tej mapie. Czekałem, jak to przestanie się ładować. Zabij umysł. A, tu jest ten umysł. Umysł sieciowy. Umysł wyjawił przed śmiercią coś jeszcze. On się boi. Boi się twego światła, jedynej rzeczy w galaktyce, której nie potrafi symulować. I Kora pewnie już to wie, ale przekaże to straży przedniej. Otrzymałeś odpowiedź, duszku. Kolektyw Vexów ma nadzieję, że odpowiedział na wszystkie twoje pytania. Użytkownik sieci o nazwie Ozyrys przesyła pozdrowienia. O, trzeba to przekazać Ikorze. Okej, przygoda ukończona, głęboka konwersacja. Kurde, to chyba najtrudniejsza misja. Może nie najtrudniejsza, ale misja, w której chyba zginęłem. Po mnie. Ja pierdzielę. Mamy jeszcze sporo czasu. Jeśli się dobrze składa, to wykonamy sobie kolejną misję poboczną. Tutaj mamy te misje dwie. Przygoda, zwolnienie. Lecimy z kolejną misją. Wiem, nie popisałem się w poprzednim wykonywaniu zadania. To jest tak, gdy się chce szybko wykonać misję, człowiek się wiele nie zastanowi, tylko pędzi przed siebie, no i właśnie są tego skutki. Jesteśmy prawie na miejscu. Zawsze tak, gdy chcemy zacząć misję, to się nam tutaj coś... co to jest? Skrytka. Fajna skrytka. Czemu ja tej misji nie mogę rozpocząć? Co jest? To jest jeszcze niżej? Co to jest? Co jest grane? A, dobra.
że Vexowie chwytają upadłych. W pobliżu znajduje się wielu jeńców. Nikomu nie życzyłabym niewoli u Vexów. Może jesteśmy w stanie pomóc. Macierz, wiesz chyba, że upadli raczej nie podziękują nam za pomoc. Zaufaj. Tak czy siak, wyświadczysz im przysługę. Dobra, tutaj nas gra kieruje. W sumie w każdej misji praktycznie wykonujemy to samo. Gdzieś łazimy, aktywujemy coś tam. W sumie nic szczególnego. Myślałem, że to będzie bardziej gra liniowa. A to się okazało, że to nie jest tak. Jesteśmy. Nigdy jeszcze nie odbijaliśmy nikogo z więzienia. Powodzenia, kapitanie. Okej. Więzienie, powiadasz? Ale balans. Wiecie co, to jest trochę śmieszne. Ja tu wszystkich zabijam. Razem z więźniami. Więc nie wiem, kto będzie zadowolony z tego, co tu robię. Pięć punktów doświadczenia. Sporo tu upadłych. Wykrywam bariery przed i pod nami. Głęboko pod nami. Kapitanie, to mogą być kolejni jeńcy. Trzeba ich uwolnić. Jeńcy? Macierz, oni próbowali nas zabić. Lepsze to niż śmierć w klatce. Takie jeńce, które giną od nas, przy pól. Trochę herezja, ale dobra.
posiłki w odpowiedzi na akcję w więzieniu. Ha! Za późno, żeby nas powstrzymać. Ale jeśli chcą walczyć... No, wrócę w eksu. Kuźwa mać! No dobrze, ale gra. Wsiadł. Kurde, jak gdyby ty... Dwóch przyszło nadzorców. Ja mam pomysła. Muszę to zacząć. Widać ani weksów, ani upadłych. Przykro mi, że to się tak skończyło, macierz. Przynajmniej spróbowaliśmy, duchu. Czy co, koniec gry? Zbadaj relikwie weksów jeszcze. To nie jest koniec. Tylko czekajcie, bo coś nam wypadło tutaj. 157. To jest lepsze. To jest gorsze. I to jest lepsze. Jeżeli chodzi o broń, to nic tutaj szczególnego nie mamy. 154. To też trzeba porozmontowywać. Mamy miecz. Linowy karabin fuzyjny. O, wyrzutnia rakiet 154. Super, mamy trochę tych materiałów. Nie wiem, gdzie to możemy sprawdzić. Ekwipunek. Engramy. Postać. Triumfy. Pieczęcie. Ukończ wszystkie triumfy miejsc docelowych. Czerwona wojna. Ok, kolekcje. Egzotyczne. Co to jest? Tytan, łowca, czarownik. A ja to sprzedałem, cholera. No ładnie. Czego wszystko ma 139? Fajne. Sprzęty, ale... Broń, pancerze, styl, pojazdy. Pojazdy? Dobra, nie będziemy tego na razie sprawdzać. Bierzmy się do roboty. Sporo tych rzeczy jeszcze tutaj nam pozostało do odblokowania. Porwali całe mnóstwo upadłych. To tylko wierzchołek góry lodowej. Tej grupie powiedziano, że mają likwidować siebie nawzajem, a kto przeżyje, zostanie uwolniony. Żaden z nich nie strzelił. No, poza tym, że strzelali do nas. Podziwiam ich więź braterstwa. Wszyscy się dziś czegoś nauczyliśmy. Tak, że weksowie są do bani. Koniec misji, koniec misji. Trafiłem na dwa bardzo krótkie zadania. Tak się zastanawiam, czy kolejne zadanie rozpocząć, chyba nie bardzo. Nie bardzo chcę rozpocząć kolejne zadanie.
Dobra, moi drodzy, to tyle. Ja się z wami żegnam w tym momencie. Już tutaj nic więcej nie wymyślę. Raczej nie będziemy kontynuować kolejnej misji, bo czasu braknie, więc ja się żegnam z wami. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał. Hej, hej, pa, pa.